Iwonę Banach znamy jako pisarkę, która ma już swoją stabilną pozycję na rynku wydawniczym i jako tłumaczkę, która doskonale radzi sobie z literaturą włoską i francuską. Dzięki Danucie Maślickiej mogliśmy ją poznać z zupełnie innej strony, bo i takie było założenie kolejnego już spotkania z cyklu Ci, których poznać warto. Ja uważam, że trzeba by było, Państwu to radzę i sama próbuję to też robić, aranżować takie sytuacje towarzyskie nawet, kiedy zapraszamy swoich przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, a czasami tylko po to, żeby zaprosić kogoś jednego, kto był gdzieś tam w dalekiej podróży, do której w jakichś krajach, do których my tam nie trafimy, i dajmy mu wtedy głos i pozwólmy mu mówić. Dokładnie taki sam cel przyświecał spotkaniu z Iwoną Banach. Odpowiadając na pytania prowadzącej, pisarka mówiła o dzieciństwie w Bolesławcu, nauce w szkole numer 2, potem w pierwszym ogólniaku w klasie humanistycznej, a potem o studiach w Lublinie na romanistyce. Skończyłaś romanistykę i co, los rzucił cię do... Los był trochę złośliwy i wydał mnie za mąż. Aha. Bo ta osoba już każde jest, kolejne pytanie prowadzącej zmierzało w jednym kierunku, w kierunku rodzinnego miasta pisarki. Byłaś w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Czy tutaj mogłabyś to w tym miejscu powiedzieć, bo chciałabym, żebyśmy jakoś zrozumieli, dlaczego, jak to się stało, że ponownie wróciłaś do Bolesławca? Miałam to szczęście, że jeździłam jako tłumacz dwóch zespołów folklorystycznych, Urzędu Miasta Puławy, plus kogo się dało, co dawało mi ogromną przyjemność pozwiedzania świata, no nawet świata, bo nawet dzięki temu byłam w Kanadzie. I też tłumaczyłam na kongresach, na różnych naukowych, na... Sympozjach, no, tak? Gdzie się dało. To jest coś, co lubię. Więc jak tylko była jakaś propozycja, Iwona, przetłumaczysz to, będziesz to tłumaczyć czy coś, to ja nawet nie pytałam, czy ja zarobię. Ważne było tylko, żeby zapłacili mi za hotele i za przejazd. Dlaczego z tak doskonałą znajomością języków nie wybrała Paryża czy Rzymu? Niektórzy mówią, znałaś Paryże i Londyny, a przyjechałaś do Bolesławca. Jest dwie takie sprawy ważne z tym związane. Ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę i zostają tam, zawsze będą obywatelami drugiej kategorii w jakimś sensie. Druga sprawa, kwestia mentalności. Jednak jesteśmy trochę inni. Ta mentalność polska bardziej mi odpowiada od innych mentalności. Pozostała w Polsce i wróciła do Bolesławca. No ja po prostu ten Bolesławiec kochałam i to nie ludzi, bo ja tu nikogo nie zostawiłam, ale właśnie miasto. I tak wróciła do Bolesławca. Od tego czasu zdążyła napisać kilka nowych książek, w tym najnowszą Klątwę utopców. Wzięła udział w spotkaniu z Danutą Maślicką i dała się poznać jako osoba z niebywałym dystansem do siebie.